jeszcze tylko, zanim usiądę, tytułem wstępu powiem, że ECS jest partnerem naszego wydarzenia, czyli przyjazdu Siostry Gramik do Polski. Natomiast organizatorem jest Kampania Przeciw Homofobii, Wiara i Tęcza oraz Stowarzyszenie Tolerado, czyli my z Trójmiasta. I ten pomysł na zaproszenie Siostry Gramik i księdza Krzysztofa Niedałkowskiego też wyszedł od akcji Przekażmy sobie znak pokoju, zapewne wszystkim znanej, bo bardzo szeroko była dyskutowana w mediach, więc na pewno dzisiaj do niej nawiążemy. Myślę, że o Siostrze Gramik już wiecie wiele bardzo z filmu, natomiast ja tylko dodam, że siostra ma polskie korzenie, o co na pewno zapytam, pochodzi z polskiej rodziny Gramiaków, państwa Gramiaków. I przyjechała do Polski i też bardzo jej zależało na tym, żeby poznać Polskę, czyli kraj swoich przodków. Dodam jeszcze tylko, że siostra ma doktorat, to, czego nie muszę, nie wiecie z filmu, i uczyła matematyki w koledżu. Ksiądz Krzysztof Niedałkowski, rektor Kościoła Świętego Jana, duszpasterz środowisk twórczych Archidiecezji Gdańskiej, także ma doktorat z religioznawstwa. I bardzo wiele rzeczy jeszcze mogę powiedzieć o księdzu i na pewno będę mówić w trakcie naszego spotkania, ale też zabrał głos w sprawie akcji Przekażmy sobie znak pokoju w opublikowanym wywiadzie w Gazecie Wyborczej. Więc też na pewno o to zapytam. No właśnie. Pierwsze pytanie, bo tak się zastanawiam nad tym duszpasterstwem LGBT w Stanach i w Polsce. No i chciałam zapytać, jak to było na samym początku siostry? Jak to było na samym początku? Jakie były podstawowe trudności? Czy ludzie się garnęli, czy wręcz przeciwnie? Jak to wyglądało? Well, it came about in 1971 for me when I was a student at the University of Pennsylvania to get my degree to teach. And I met a gay man at a home liturgy. This was after the Second Vatican Council in the United States. We were having a lot of masses in people's homes, and we were doing a lot in ecumenism to joined together with people of Christians, other kinds of Christians. So there was a home liturgy designed to bring together the Roman Catholic community around the university and the Episcopal community. And at that mass, or after the mass, is when I met this young gay man. He came up to me. He was there at the invitation of the Episcopal Church. And of course, he wanted to talk with me because I was a member of the Roman Church, and he told me his story. And his story was that he had been raised Roman Catholic, gone to Catholic school, entered a religious community, but left the religious community because he felt that was incompatible with his sexual orientation. He knew he was gay from the time he was 5, 6, 7 years old, and had had very bad experiences. He told me some of his experiences in the church, being thrown out of the confessional, being told by priests that he was going to go to hell. So at this time, when I was at the university, the Episcopal Church was having a dialogue and welcome for LGBT people and offering their church facilities for meetings. And so he was there at the request, at the invitation of the Episcopal Church. He was going to the Episcopal Church. And of course, I, being a good sister, a Roman Catholic sister, said, once you're a Catholic, Roman Catholic, you're always a Roman Catholic. So at any rate, he told me how he had many Catholic gay friends who
had stopped going to church because of the negative treatment that they had received, and that they would love to be at a home mass, at a liturgy. And so I said, well, let's have a mass at your apartment for your gay friends. And that's how it started. We began meeting on a weekly basis in his apartment or the apartments or homes of his lesbian and gay friends, and was a mass for the gay community. Tak zapytałam siostry, może to jakaś odpowiedź będzie, jak to zrobić w Polsce, bo z tego co wiem, nie ma w Polsce duszpasterstwa osób LGBT. Wiem też, że ksiądz prowadził rekolekcje dla katolików z Jawie Tęczy, czyli osób LGBT z Jawie Tęczy, ale jako duszpasterstwa jako takiego nie ma. Dlaczego? Nie ma takiej komórki przy episkopacie pewnie, nie ma takiego wydzielonego departamentu. Natomiast myślę, że duszpasterstwo to jest przede wszystkim to, co się dzieje między ludźmi. Myślę, że urzędowe ustawienie sprawy nie zawsze jest rozstrzygające. Ważniejsza jest pewnie charyzma, ważniejsza jest osobiste przekonanie, tak jak słyszymy o historii siostry, że inspiracja wynikająca ze spotkania z drugim człowiekiem. To jest coś, co mnie również poruszyło i co mnie skłania do szczególnej wrażliwości i zajęcia się osobami, które przychodzą do mnie i są innej orientacji. I dlatego też pojechałem na rekolekcję z Wiarą i Tęczą. I muszę przyznać, że taki kontakt sprawia, że człowiek po pierwsze się wiele uczy, umie rozróżnić nie tylko czarny i biały kolor. Jest bardzo dużo pomiędzy i jest bardzo dużo scenariuszy, których by nie wymyślił żaden zdolny reżyser ani scenarzysta. I to jest, jeśli mogę to porównać, tak, trochę tak jak z wchodzeniem w inne dziedziny ludzkiego ducha, ludzkiej twórczości. Na przykład jeśli ktoś kompletnie nie ma pojęcia o muzyce współczesnej i dla niego Strawiński to jest dodekafonia, która tylko męczy ucho i która jest fałszem, która brzmi niedobrze i traktowana jest jako zwyrodniała muzyka. Czy też tak jak bywało w czasach narodowego socjalizmu w Monachium, zorganizowano wystawę pod tytułem Entarte de Kunst po niemiecku, czyli zwyrodniała sztuka, i pokazywano tam, nie wiem, ekspresjonistów. To im głębiej wchodzimy w to bez uprzedzeń, bez jakichś zahamowań ideologicznych, to tym bardziej rozumiemy, że ten Strawiński to jest coś bardzo subtelnego, bardzo specyficznego i ta muzyka nie musi ranić ucha. Może być zresztą jakaś sztuka abstrakcyjna też, nie tylko bohomazem, czy też nieudaną kreacją, ale czymś, co odsłania jakieś głębsze tajemnice. Być może wymaga większej subtelności. Ja na rekolekcjach z Wiarą i Tęczą nauczyłem się rozmawiać bardzo indywidualnie, bardzo personalnie. Zresztą staram się to robić również już w pastorstwie artystów, którego jestem. Zajmuję się tym od 30 lat. Artyści to też ludzie z bardzo złożonymi sumieniami i losami. I myślę, że to się liczy przede wszystkim. Wiem, że są Dominikanie w Rzeszowie, którzy zajmują się tym i że robią to jakby oddolnie z własnej inicjatywy, bez mandatu episkopalnego. I ja bym cenił właśnie takie postawy pojedynczych duchownych, nie tylko duchownych, ale spotkanie, z którego wynika zrozumienie, szacunek, jakaś droga, która pokazuje, że nie ma sytuacji zamkniętych. Zrobimy przyczyn, o których częściowo słyszeliśmy w filmie. No, wiemy też, że nie zawsze Kościół katolicki wspiera takie duszpasterstwa, bądź znane są wypowiedzi też krytyczne hierarchów Kościoła dotyczące osób LGBT. W związku z tym siostry i księdza tak naprawdę również, czy wypowiedzi, czy działania,
no, są czasem takim, mogą być odbierane jako taki wyraz braku pokory wobec tego, co mówią inni hierarchowie. Też ksiądz bronił i Doroty Nieznalskiej, przypominam sobie, czyli takiej kontrowersyjnej polskiej artystki. Wypowiadał się ksiądz również pozytywnie o islamie, co też w Polsce stało się kontrowersyjnym tematem. Chciałam się zapytać o ten brak pokory. Skąd czerpiecie siłę na to, żeby iść swoją drogą? Jeśli mogę, to nie jest brak pokory. To jest sytuacja, w której sumienie podpowiada człowiekowi, żeby być przy kimś, kto potrzebuje obecności. Tak? Ja rzeczywiście nie będę się kreował na jakiegoś bohatera, rebelianta, tak jak siostra w filmie mówiła. Zupełnie nie czuję się rebeliantem. Ja staram się czytać Ewangelię i zgodnie z nią postępować. Jakoś tak moja historia się układała, pewnie, że zacząłem od artystów i młodzieży. To było naturalna konsekwencja moich zainteresowań, mojej drogi życiowej. Ja byłem aktorem w teatrze studenckim. Ja uważam sztukę za coś, co bardzo mocno z religią może dodawać sobie, mieć sił, może być synergiczne bardzo. A potem nagle stanęli na mojej drodze, na przykład w Gdańsku, jak wróciłem po studiach w Niemczech, mniejszość niemiecka. To była garstka ludzi, którzy w ogóle do 90 roku się nie ujawniali w Gdańsku. A potem się okazało, że oni by bardzo chętnie uczestniczyli w przyświetle po niemiecku. Więc zacząłem te przemiany podprawiać i robiłem to przez 19 lat. Później się okazało, że Ukraińcy nie mają kościoła i że jest potrzeba duszpasterstwa grekokatolików, czyli Ukraińców. Ja najpierw się trochę zbuntowałem przeciwko oddaniu naszego kościoła. Mówiąc sobie, że rzeczywiście oni są w mniejszości, oni potrzebują świątyni, no to postanowiłem zaraz nawet przekonać moich zbuntowanych artystów, że oddajmy im to pięknie, to oddajmy po renowacji, jaką mogliśmy jeszcze zdążyć zrobić. To są takie sytuacje, które właśnie islam, który dzisiaj jest w defensywie, który w sensie takim mentalnym, gdzie moje wypowiedzi jako religioznawcy, przecież ja czytam Koran, ja jestem religioznawcą, który przybliża studentom źródła religii. Nie ideologię, tylko źródła. Kiedy o tym mówię, to w życiu jeszcze tyle hejtu nie dostałem od internautów, jak po serii moich filmów na portalu Dwie Ryby, gdzie w 3,5 minuty opowiadałem o różnych religiach świata. O buddyzmie spokojnie, nawet o judaizmie było spokojnie, ale o islamie hejt. Ksiądz Dureń, kto ci dał doktorat i w ogóle jak można tak dobrze mówić o islamie. Trochę mnie to być może nawet korci, żeby jeszcze więcej mówić, ale to nie jest wyraz niepokory czy jakiegoś buntu, tylko odczucia tego, że sumienie mi mówi, bądź z nimi, bo jest to imperatyw moralny, no, inaczej nie mogę zrobić. Nie zdarzyło mi się jeszcze do tej pory wchodzić w konflikt z autorytetem kościoła hierarchicznego i nie miałem takiego momentu, w którym byłaby bezpośrednia konfrontacja. Nawet po tym moim wywiadzie do wyborczej o akcji przekażmy sobie znak pokoju, żaden zły głos ze strony hierarchii się nie pojawił. Być może papież Franciszek sprawia, że atmosfera w kościele rzymskokatolickim robi się coraz bardziej otwarta. Zanim zapytam o tę otwartą atmosferę papieża Franciszka, to do siostry. Zanim zapytam o papieża Franciszka, to do siostry to samo pytanie. Skąd siostra czerpie siłę, żeby iść swoją drogą? Także jak oglądałam film, to czasem wydawało mi się, że siostra może czuć się samotna, ale może to tylko takie błędne wrażenie, bo po prostu inne siostry nie wystąpiły w tym filmie, te, które mogłyby siostrę wspierać. Well, for myself, I would recognize in myself that since I was in grade school, I recognized that I was always for the underdog, always trying to defend someone who other children would make fun of. And so
As Father said, I think it's a question of conviction, and it's because we are Catholic or Christian, I also think it's a question of following Jesus and what the gospel says. And if you read the gospel and try to live the gospel, you see that Jesus went out to those who were tax collectors, you know, to those who were the Samaritan woman, women in general. He was always defending the person who society would look down on. And so that's, I try to follow what Jesus was teaching us. But it also, and that it is a question of following your conscience, doing what you think is right. I've often been asked the question, weren't you disobedient to church authority? And I might say, well, yes, I was probably disobedient to church authority. And I have this feeling that the Catholic community and those maybe outside the Catholic community feel that obedience to a church authority or any authority is like the highest virtue, when really the greatest virtue is love, and we forget that. So if obedience conflicts with love, there's no, the choice has to be love. So if my religious superior or your pastor or your bishop or anyone in authority asks of you to do something in obedience, but it is opposed to love, to me the answer is clear. You follow the path of love. Now you say, is it lonely? Well, sometimes. But I guess I've been blessed because I have always had a community of support. I've had sisters in my religious community that have supported me, relatives, friends, LGBT community. I would say I've never felt alone in what I've been trying to do. Nawet w zgromadzeniu sióstr Notre Dame, którego przyłożona napisała taki list, który mogliśmy usłyszeć. The school sisters of Notre Dame supported me in this ministry in 1971 when I met a young man at the university, and then I came back to teach at the community college that my community operated. And during that time I was working informally. That was not my assigned ministry to LGBT people. My assigned ministry was to teach mathematics. But I was supported by provincial and the apostolate director. And when the community had another sister who could teach in the math department, I was officially assigned to LGBT ministry. Over 20 years, that was my official assignment. So I felt very much supported by the School Sisters of Notre Dame. 5 different provincial superiors, 5 different general superiors, all supported the ministry in the face of opposition from local bishops. However, when it came time to opposition from the Vatican, my superiors got nervous. And at that time, wanted me to withdraw from the ministry. And I still felt the call to speak for those who, for the most part, are voiceless in our church. So I felt the call of love was more important than the call of obedience. And I was fortunate because I was able to find another religious community that supported me in the ministry. And so now I am assigned to LGBT ministry by the Sisters of Loretto. So I don't feel alone. Muszę przyznać, że jestem zaskoczona, że zgromadzenie mogło popierać siostry działalność, bo w polskich zgromadzeniach żeńskich myślę, że nie byłoby to możliwe. Nie wiem, czy siostra wie, że nie mamy żadnych
sióstr lesbijek, a słyszałam, że w Ameryce takie są. Yes, there are lesbian sisters in America. I'm sure there are lesbian sisters in Poland. Ale rozumiem, że one o tym mówią. W Polsce? Zupełnie nie. It's talked about very rarely in the United States. I mean, if you talk about lesbian sisters. For the past maybe 10 years or so, the organization that I and Father Nugent began, called New Race Ministry, we have many, many, many programs. And one program is to support lesbian sisters. Most of them are in the closet, most of the sisters. But for the last about 10 years, we have had programs to support the lesbian sisters, to bring them together, together with the superiors of the religious communities and some formation and vocation directors. And those three groups of people come together for a weekend and learn, share from each other, listen to their stories, listen to how they can be supportive, listen to how there can be more education in religious communities about LGBT issues. So it's still very quiet. I mean, it's not, it's a private, these have been private meetings. They're not open to the public. Although there have been some sisters who, some lesbian sisters who have made it known publicly that they're lesbian, but very few. Żeby może jeszcze Państwa bardziej zdziwić, dodam, że w Stanach Zjednoczonych w roku już w 1984 ukazała się książka pod tytułem Lesbian Nuns Breaking the Silence, czyli zakonnice lesbijki przełamując milczenie, w której no, były zakonnice, ale pod nazwiskiem i ze zdjęciami opowiadały swoje historie. No, były w zakonach od lat 50. i część z nich i opowiedziała swoje historie. Książka stała się bestsellerem wówczas w Stanach, więc faktycznie wydaje mi się, że zresztą w filmie pada takie zdanie, które kiedy siostra rozmawia z tym panem w czerwonej koszulce, tym, który protestuje, siostra go pyta o tym, czy pozbyłby się z kościoła księży gejów, którzy są fajni i dobrze sprawują swoją posługę. I odpowiedź brzmi nie. Myślę, że w Polsce odpowiedź byłaby zupełnie inna. Jak się sądzi? Nigdy nie słyszałem publicznej debaty na taki temat. I trudno wyrokować, gdyby rzeczywiście było tak radykalnie ustawione stanowisko hierarchii, to pewnie też tak by się działo. Przecież wiadomo, że są księża geje. Nikt ich nie wyrzuca z kościoła na razie. Mi w tym filmie zabrakło trochę, bardzo cenię sobie ten film, bardzo ważny był i odkrywczy dla mnie. Wiem, że to jest skrócona wersja też, że jest pełna wersja i chętnie bym ją zobaczył. Rozumiem, że on został skonstruowany dramaturgicznie wokół problemu zderzenia z Watykanem i to stało się główną osią narracji. Ale ja bym bardzo chętnie usłyszał doświadczenia siostry, jak tworzyć dobry klimat w Kościele, jak konkretnie działać, żeby geje i lesbijki nie czuli się wykluczeni, odrzuceni. I o tej opowieści pewnie jest w dłuższej wersji filmu, ale jeśli siostra by nam chciała to opowiedzieć, to byłbym ogromnie wdzięczny. To me, the what we need to do as church ministers is to bring people together. We should be a bridge to bring LGBT people in the church to speak with those who are not LGBT. We learn so much from each other. We need to listen to each other's stories. And so when Father Nugent and I started New Ways Ministry, the purpose was to serve as a bridge ministry, to bring about justice and reconciliation in the church for LGBT people. And we did this by means of education. So we went around the country
And we would conduct conferences or workshops and invite the Catholic community to come, anyone who wanted to come. And we started this in, 1977. And by the end of, 1990 or 90s somewhere, we had gone to about 3/4 of the dioceses in the country. So my advice, I guess, is to say how important education is, that speaking about LGBT issues, and the most important thing is to have LGBT people speaking for themselves. Nie wiem, jak z tymi księżmi, gejami, ale pamiętam naszą rozmowę z pastorem w Norwegii, który był jednym z pierwszych gejów pastorów, i jego mężem był mer Oslo. I na pytanie właśnie, co robić, co można robić w Polsce, żeby ten klimat zmieniać, on odpowiedział, no z mojego doświadczenia to powinniście wspierać księży gejów, którzy są w kościele. Wiem, że moich przyjaciół katolików to było niewyobrażalne, jak można by wspierać księdza w ogóle, no bo jednak jest taka ogromna, no ksiądz w Polsce ma przecież ogromny autorytet, więc no nie wiem, ale mam nadzieję, że to jakoś będzie faktycznie ulegało zmianie i że być może Franciszek, jak Państwo sądzą, czy Franciszek będzie miał wpływ i zmieni Kościół? Ja myślę, że po pierwsze księży trzeba wspierać, naprawdę. To nie jest tak, że księża są źródłem siły niewyczerpanej. Ja będę bardzo wdzięczny za to. Zresztą doznaję ogromnie dużo wsparcia od ludzi, nie tylko w tym wymiarze, ale po prostu rozumiem w ogóle duszpasterstwo, bycie wspólnotą religijną jako wspólne inwestowanie, jako wspólną sprawę. Ja na takich drobnych sprawach, na przykład jak kwiaty przy ołtarzu, upieram się przy tym, żeby nie organizować, nie wiem, jednego sponsora, czy ksiądz załatwia kwiaty do ołtarza. Upieram się i ma to skutek, to jest drobiazg. Powiedziałem kiedyś, powtarzam to ileś razy, jeśli chcemy mieć piękną dekorację ołtarza, to sami o to zadbajmy. To są nasze spotkania z Jezusem i jeśli chcemy, żeby przy tym stole było pięknie, nie tylko zresztą kwiaty, cała oprawa liturgii, to jest nasza sprawa, spróbujmy o to zadbać. I widzę, że jakby ten rodzaj optyki się zaczyna przebijać do ludzi i być ich świadomością i że przestaje być ten model parafii czy wspólnoty religijnej obowiązujący, że ksiądz jest jak aktor na scenie, dyrektor w firmie, a lud Boży siedzi pokornie w ławce i słucha, co mu się do wierzenia podaje, tylko jest aktywnym i nie tylko aktywnym, że ktoś zaprasza czy dopuszcza, jest pełnoprawnym uczestnikiem budowania życia wspólnoty religijnej. I bardzo mi zależy na takim rozumieniu i przyznam, że mi się to sprawdza, jeśli chodzi o kryzys uczestnictwa w liturgii, to ja u świętego Jana żadnego kryzysu nie odczułem. Czy papież uważa się, że zdejmie wszystkie zakazy z siostry? Yeah. What you're saying is just reminds me of the Second Vatican Council reminding us that the church is all the people of God. So when I use the word church, I'm talking about the people, and when I want to talk about bishops or pope or the hierarchy, I would say bishops, pope, or hierarchy. But I like to use the word church to mean the people of God, because that's what church is. And I think we should get used to saying that and in our minds, that when we say the word church, we mean all the people. Without the people, there's no church. I want to make another comment, though, because you were talking about gay priests, and will Pope Francis make a difference? Well, you know, his great comment that went all over the world, "Who am I to judge?" was made on the airplane going back from World Youth Day in Buenos Aires, and he was asked by reporters on the plane about gay priests, and his comment
"Who am I to judge?" was referring to gay priests. Later, he clarified in an interview that when I said that, of course I was talking about gay priests, but that applies to all gay people, lesbian people. So he's very much supportive of gay priests. It doesn't matter if you're a gay priest or a heterosexual priest, it matters if you're a good priest. Czy bo w filmie próbuje siostra spotkać się z kardynałem Ratzingerem? Czy udało się spotkać? By the grace of God, yes. It was by accident, or as Cardinal Ratzinger said, by providence. Because my provincial superior and I were in Rome getting on an airplane to go to Munich. And who happened to be on the plane but Cardinal Ratzinger? So he was sitting here, and the next seat was empty. And so I just sat down right next to him. And I said, "Oh, hello." And I asked him if he was a priest. He had on a black outfit, but no Roman collar. And he said, yes, that he was a priest. And I said, well, I was a sister, and I was going to Munich. I was a school sister of Notre Dame. Did he know the school sisters of Notre Dame? And he said, yes. He said, my aunt was a school sister of Notre Dame. And that's when I knew it was Cardinal Ratzinger, because my provincial and I were disagreeing. She said, oh, that's Cardinal Ratzinger. I said, no, no, no. I said, he's just somebody who looks like Cardinal Ratzinger. So when I found out it was that he had an aunt, I said, oh, what was her name? He said, Ratzinger. And I said, you're Cardinal Ratzinger. I said, yes. He said, yes. And when he found out who I was, he said, oh, he said, I have known you for 20 years. Because at the Congregation for the Doctrine of the Faith, they've been collecting information about me for 20 years. So, and then, we talked about many things. He asked how I got involved, and I told him the story. But he wanted to know, he said, having mass for the gay community, he thought was fine. But he said, but you teach, because I give public workshops, public presentations. He said, do the bishops come to your conferences? And I said, yes, because some have come. I said, some do and some don't. That was his concern about, always concerned about authority. But we talked about lots of things. We asked about vocations in my community, which are on the decline, except in Africa. And he said, well, there is the social question. And he asked about a document that the US bishops were writing called Always Our Children. It's a document on written to parents who have LGBT children. And the bishops had given out copies at their meeting, and I happened to have been there right before this airplane ride. And I said, yes, the bishops have reissued the document and taken your suggestions. And the copies were given out, and I have a copy. And he just smiled, and he said, oh, you have a copy? He said, I do not yet have a copy. I said, well, if I knew I was going to meet you, I would have brought you a copy. And I asked him if he had ever met any gay people. And he said, when Pope John Paul II and I were in Berlin, there was a demonstration by homosexuals. And that was his idea of meeting a gay person in a confrontational situation. So he had never, apparently had never sat down and had a talk with somebody and heard their story. And that's the only way that we're going to have
the hearts of people converted, is to listen to people's story. Not to have demonstrations, but to sit down and have peaceful conversations. Rozumiem, że ta rozmowa była w czasie, kiedy był jeszcze kardynałem, nie został papieżem. Bo potem wydaje mi się, że też być może z uwagi na działalność dotyczącą kwestii LGBT, ale także z uwagi na inne kwestie obyczajowe, tak jak poparcie praw kobiet, poparcie kapłaństwa kobiet, została wysłana wizytacja z Watykanu przez właśnie papieża Benedykta, która miała na celu zdyscyplinowanie sióstr i takie nałożenie cenzury, bo między innymi wszystkie przemówienia konferencji zrzeszającej amerykańskie zakonnice miały być konsultowane, zanim zostaną wygłoszone. I czy siostra mogłaby opowiedzieć o tej wizytacji, jak ona wyglądała, co się działo? Well, there were two investigations, but they were not ordered by Pope Benedict. The first one came because of complaints from U.S. bishops to the Congregation for Religious at the Vatican. And the Congregation for Religious at the Vatican in 2009 announced that there would be visitations of, if not all, most religious communities of nuns in the United States. Of the 50,000 religious women in the United States, they sent letters to all of the superiors of these congregations and made personal visits to the mother houses of a great percentage of them. But that came because of complaints from some U.S. bishops. Okay. The second, and that's over now, and the Vatican is now congratulating the U.S. nuns. The second investigation announced the same year was an investigation not of the different religious communities, but of an organization called the Leadership Conference of Women Religious. Basically, the mother superiors of all of these congregations have an organization called LCWR. And tak jak w Polsce mamy taką konferencję przełożone wyższych zgromadzeń zakonnych. So this investigation came under the authority of the Congregation for the Doctrine of the Faith. Now, Pope Benedict did not order either one of these. The Vatican investigates usually when there are complaints from bishops. And this was the more serious of the two, because it was supposed to be a 5-year investigation which would essentially take over the organization. And the Vatican appointed three bishops that would be in charge, so that if they would have an assembly or if they would have written documents, everything would have to be approved by these three bishops. Well, through personal conversation, this is how it happened, through personal conversations of the leaders of the women's LCWR, the women's group, and personal conversations with these three bishops, which conversations have not been made public. But as a result of the conversations, the investigation stopped after 3 years. And so the Leadership Conference of Women Religious is now not under investigation. Czy siostry musiały się wycofać z jakichś swoich postulatów dotyczących tych kwestii, które były podnoszone, tych kwestii LGBT,
czy praw kobiet, czy kapłaństwa kobiet, do którego jeszcze wrócę. Well, I can only speak about what has been made public, and I would say the great feeling of most religious in the United States and Bishop, they were very happy and relieved. I was not pleased with the results because the LCWR, this organization, would have speakers at its annual assemblies that would speak about, for example, the ordination of women to the priesthood. Another speaker, the president, one year, talked about lesbian and gay couples in the church that she feels very much in sympathy with because they're in the same situation as women in the church. They feel isolated and outside of what should be theirs. Why I was disappointed is because the final statement that was made by the Leadership Conference of Women Religious said that they would not present any speakers or any written documents that were opposed to or ambiguous with regard to the teaching of the church. So to me, it says they were losing their prophetic voice. A jak to się w ogóle stało, że mam w mojej książce Zakonnice odchodzą po cichu jest taki rozdział zatytułowany Zakonnice feministki. I on dotyczy amerykańskich zakonnic, między innymi. Jak to się stało, że siostry zakonne w Stanach Zjednoczonych stanęły po stronie praw kobiet, praw człowieka, osób LGBT, osób wykluczonych, poparły też przecież Obamacare przeciwko biskupom, którzy bali się, że do tego obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego zostanie wpisana antykoncepcja, albo że być może będą refundowane aborcje i próbowali zastopować. Jak to się stało, że siostry, a nie na przykład księża, że siostry poszły za tym głosem? Też powiem, że w Polsce siostry zakonne właściwie nie wypowiadają się w ogóle publicznie na tematy tego typu, to raczej wcale, ale też w ogóle na żadne inne tematy. I nie są obecne też w takim dyskursie publicznym, rzadko kiedy biorą udział w działaniach już pasterskich nawet. I blame it on Pope Pius XII. Pope Pius XII wrote a document to religious of the world urging, well, particularly women, to be educated. And so in the United States, the women took that seriously. And so we began to educate sisters so that they wouldn't be teachers without a degree. You have most nuns in the United States have not only a college degree, they have master's degrees, and you have many, many thousands of nuns with PhD degrees. And it's all because of Pope Pius XII, who urged religious women to be educated. We began what we call a sister formation conference that helped sisters to be educated. So much so that a number of years ago, one of the major magazines in the United States did a survey and about all the degrees that the nuns had and the degrees that the bishops had, and the percentage-wise, the nuns were more educated than the bishops. But I believe that women religious in the United States are much more vocal, much more in the public arena, because they have been educated. When the women's movement came into the United States in the second wave of the women's movement in the U.S. in the 1960s,
nuns began to think about what these women were saying, how they didn't want to be dominated by men, and consequently, women religious were saying, but we're being dominated by men. And so we began to push back a little bit, you know, against that. So again, I think it says to me the importance of education. Rzeczywiście w Polsce siostry nie są tak wykształcone, a już zwłaszcza jeśli porównamy ich z biskupami czy z księżmi. Trudno jest też siostrom uzyskać zgodę często na kontynuowanie edukacji, czy to będzie matura, czy to będą studia wyższe. No, chyba że wstąpiły już do zakonu po studiach i tak naprawdę o czym mówiły bohaterki mojej książki, to, że wszystko zależało od decyzji przełożonej, że to posłuszeństwo, o którym rozmawiamy, to absolutne posłuszeństwo dotyczyło każdej sfery życia, tak więc oczywiście edukacji. I też chciałam zapytać, bo wspominaliśmy tutaj cały czas o Soborze Watykańskim II. Widzieliśmy na filmie zdjęcia siostry z tych pierwszych lat, bo siostra wstąpiła do zakonu tuż przed soborem. I te zdjęcia są, kiedy siostra ma habit, ma siostra welon, taki zabudowany. A wiem, że tutaj, wiem, że Kasia Rianińska PH prosiła siostrę, żeby wzięła do Polski welon, bo inaczej nikt nie uwierzy, że siostra jest siostrą. Chciałam zapytać o te zmiany, które przyniósł Sobór Watykański. Ja też nawet wynotowałam sobie, żeby tak wprowadzić klimat, jak wyglądało to przed Soborem. Jedno ze wspomnień zakonnicy amerykańskiej zresztą. Ona pisze tak. Nasze łóżka były bardzo twarde. Nie miałyśmy poduszek, ani pościeli, ani prześcieradeł. Nasze koce były zmieniane kilka razy w roku. Zgodnie z naszymi zasadami musiałyśmy leżeć płasko na plecach i spać bez żadnego ruchu. Nasze ramiona powinny być skrzyżowane na naszych piersiach. Nasze nogi powinny być wyprostowane i powinniśmy zakryć siebie aż w podbródek. Było bardzo ciężko spać całą noc bez ruchu. Na samym początku ruszałam się i musiałam to wyznać swojej społeczności, swoim współsiostrom następnego dnia. Czułam się bardzo winna, że nie potrafię spać bez ruchu. Zacytowałam ten fragment, żeby przypomnieć, jak wyglądało to wspomnienie z lat 50. Chciałam zapytać, czy tak była, jak siostra wstąpiła? Well, I joined my community in 1960, but it was still before the Second Vatican Council, before any of the changes in religious life, before we began experimentation in religious life. So I was trained in the old system, but our old system wasn't that old. or at least we had women who were the superiors who had common sense. We did do some things that may appear that were opposed to common sense, but I think even our religious superiors thought they were not too sensible. But we were trained, I think. I am very grateful for the training that I received in religious life. We did things, practices that we no longer do, such as kneeling down in front of your sisters and begging pardon for some of your faults. And that was an attempt to teach us humility. And I guess in sometimes it worked, but sometimes we made lots of jokes about it, you know. The practice of silence, we had to keep silence from, you could speak after breakfast and until you went to bed around 9 or 9:30. It was called the grand silence at that time. And during the day to keep
silence. And the reason it's always important, and I had very good religious directors who explained things, and the reason for silence was to that you would be in communion with God. You know, we had practices like the particular examen at during like about noon. You would take a quarter to 12, take 15 minutes just to examine your conscience, what had happened so far that morning. Are you closer to God or not? So my training, even though it was in the old school, I had good training. I am very grateful for it. And yet, at the same time, I'm glad it changed. I'm glad the training's changed. But in the changes, we are, which the benefit of the changes is we become much closer to people, much closer to, you might say, like the real world. But then the, I don't know if danger is the right word, the caution is that we need to remember, religious need to remember, what is the reason for our existence? It's to serve people and to serve God. So I like the old and I like the new. Tak jak rozmawiałam z moimi bohaterkami, które są byłymi zakonnicami, z ich opowieści wynikało, że w Polsce te reformy Soboru Watykańskiego II zostały zahamowane, to znaczy nie dotarły do, przynajmniej na pewno do takiej okazałości jak na Zachodzie, do zgromadzeń żeńskich. I tak przyglądając się temu, co mówią, ta pozycja kobiet w Kościele wciąż jest znacznie niższa od pozycji mężczyzn, choćby dlatego, że kobiety nie mają wpływu na najważniejsze decyzje w Kościele. I też siostry opowiadały o swojej sytuacji finansowej, muszą same siebie utrzymać i też zapłacić księdzu za odprawienie mszy w niektórych przypadkach, natomiast same żadnego źródła pieniędzy związanego, nie wiem, z tacą nie mają, bo też nie mają możliwości odprawienia mszy, co z jednej strony wyklucza jest władzę, a z drugiej strony jest także dostępu do środków. Chciałam zapytać księdza, jak ksiądz postrzega tą pozycję kobiety i też sióstr zakonnych w Kościele? Pani Magdo, pani ma zacięcie dziennikarskie, takie to jest cenne pracy. Ja wiem, że dziennikarz musi trochę wyostrzyć, ale myślę, że trzeba szerokiej perspektywy też, bo po pierwsze polski Kościół w ogóle jest w specyficznej sytuacji ze względu na specyficzną sytuację tego regionu Europy, tego regionu świata. My jesteśmy co najmniej 40 lat do tyłu w różnych sprawach ze względu na to, że byliśmy za żelazną kurtyną. Kiedy działo się Sobór Watykański II, w którym uczestniczyli bardzo aktywnie polscy biskupi, w Polsce... Choć nie polskie zakonnice. W ogóle zakonnicami, jeśli mogę, to pewnie większość z Państwa zna, albo przynajmniej słyszała o książce Zuzanny Radzik, Kościół Kobiet. Dla mnie to była fascynująca lektura. No i tu trochę empatii dla starych kardynałów prosiłbym, ponieważ kiedy zapytano jednego z kardynałów, dlaczego, czy z biskupów przynajmniej, dlaczego nie zaproszono żadnej kobiety na konferencję, czy na debatę na temat porządku zakonów żeńskich, czy też wychowania chrześcijańskiego, to ten kardynał z całą rozbrajającą powiedział, w ogóle nam to nie wpadło do głowy, nie przyszło nam to do głowy, coś takiego nie mieści się w kardynalskiej głowie, bo nigdy tak nie było. I to jest jakiś argument, ja rozumiem, że to można się uśmiechnąć, ale jak kantorzy Cuk w Szwajcarii, nie tak dawno temu zapytałem kobiety, dlaczego do 70 lat nie miały prawa wyborczego, aktywnego prawa wyborczego, to odpowiedź po niemiecku, es war immer so, tak zawsze było. I to jest oczywiście słabe tłumaczenie dla nas, którzy chcemy praw człowieka, praw kobiet i zrównania, ale trzeba zrozumieć pewną inercję, pewną siłę tradycji i pewne cykle historyczne, które się musi dokonywać. Wrócę do polskiego kościoła. Kardynał Wyszyński, bardzo światła i
mądra postać, któremu ogromnie dużo polski kościół zawdzięcza, w odróżnieniu na przykład od kościołów w sąsiednich krajach bloku wschodniego, gdzie nie zawsze tak było, że głowa stawała na wysokości zadania. Przypominam, przypłacił to wieloletnim internowaniem. Powiedział w pewnym momencie tak, do środowisk znaku, więzi, czy rodzących, może jeszcze nie więzi, ale tych środowisk intelektualistów katolickich, którzy chcieli dyskutować na fali zmian soborowych. Bracia i siostry, bardzo was proszę, my mamy czerwonego słonia w przedpokoju. To jest obraz alegoryczny dotyczący sytuacji geopolitycznej. Jeśli my się zaczniemy kłócić i spierać, tak jak to jest w sytuacji Wolnego Zachodu, w tamtym kościele, to ten czerwony słoń tylko na to czeka. On wejdzie i zrobi z nami porządek. My podzieleni, my skłóceni, my dyskutujący będziemy dla niego łatwym łupem. I o dziwo i Turowicz, i nie tylko Turowicz, posłuchali tego, zgrzytając zębami, pewnie zaciskając zęby, powiedzieli, chyba trzeba posłuchać kardynała, musimy odczekać. To jest oczywiście inercja, której się nie da nadrobić w ciągu jednego sezonu. Dlatego też podejrzewam, że wiele sytuacji w polskim kościele wynika właśnie z tego powolniejszego dochodzenia do reform soborowych, czy też z sytuacji mentalnej również, różnej niż w innych kościołach. Ale nie żyjemy na bezludnej wyspie, jesteśmy częścią tego społeczeństwa i pewnie należy się z tym liczyć, aczkolwiek chcielibyśmy, żeby to się zmieniało i żeby szło w kierunku, no choćby takim jak kwestia małżeństw niesakramentalnych. Życie w związku niesakramentalnym zawsze wcześniej w kościele było jednoznacznie traktowane jako coś nie do zaakceptowania, coś, co jakby wykluczało wręcz ludzi. Grzesznicy żyją na kocią łapę i tak dalej. To są te powiedzenia pejoratywne, które często padały również z ust duchownych. Od jakiegoś czasu mamy duszpasterstwo ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych i dzisiaj nie jest to żadnym osiągnięciem, nie wydaje się jakimś sukcesem, że coś takiego istnieje. To jest absolutna norma. To jest rodzaj też dojrzewania pewnych środowisk do tego, że do tych ewangelicznych norm właśnie, że powinniśmy wszystkich ludzi w kościele przyjmować z największym szacunkiem i zapraszać, tak jak robił to Jezus. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Zawsze zaproszenie, nigdy przymus i zawsze otwarte ramiona, a nie grożący palec. Tego się powinniśmy pewnie całe życie uczyć. U nas idzie to trochę wolniej. Ale to jest wynik pewnej sytuacji konkretnej, która, ja bym chciał, żeby szło szybciej. Nie wiadomo, czy w dobrym kierunku. We talked about the Second Vatican Council, and there were no women at the first session of the Second Vatican Council. There were three sessions. So Cardinal Sunens from Belgium got together, and he invited some women to the council for the second session. And the woman who came from the United States was a sister of Loretto, Mother Mary Luke Tobin, and she at that time was the president of that LCWR, the Leadership Conference of Women Religious. So there were about 40 women in all who came, some from Australia, from Britain, various places. But they were just observers. They were not bishops. And that reminds me, in 1992, I think it was, the year's unimportant, but when the bishops were having a synod on religious life in Rome, there were no, they had invited male religious to be part of the synod, but there were no women, you know, that were officially part of the synod. So I'm also part of many reform organizations in the United States. One is the National Coalition of American Nuns. So we went to the Vatican to demonstrate. And we held up banners in St. Peter's Square that said, "No speaking about us without us." So, postytkowało? No. But
why I talk about it, it's important to make your voice heard. And it's also important to be patient. And I think there will be a point in our church when women will be in the same decision-making positions as men. But I'll be dead, and you'll be dead, and you'll be dead. But we work. I mean, to me, the important thing is to act, to do what is right and good, to plant the seeds and not look for the fruit. But the fruit will come for the next generations. Ja mam jeszcze wiele pytań i wiele myśli, ale chciałabym też już oddać głos Państwu i zapytać, co Państwo myślą i jakie mają pytania do naszych gości. Warto skorzystać z tej okazji. Musimy mówić do mikrofonu. Czy mogę prosić kogoś, żeby pomógł mi z mikrofonem? To ja na pewno. To jeśli mogę skorzystać już z tego, że trzymam ten mikrofon, chciałam bardzo, bardzo podziękować za to, że siostra nas odwiedziła, przyjechała. Dziękuję za to spotkanie. To jest dla nas naprawdę pierwsze, historyczne, bardzo ważne spotkanie. Mam takie pytanie, co by siostra powiedziała do nas, gejów i lesbijek, będących w kościele? Często wiem, bo rozmawiamy o tym, jest nam trudno, dlatego że jesteśmy rozdarci pomiędzy nauką Kościoła, a tym, jakbyśmy chcieli żyć w pełni z naszymi bliskimi, z naszymi dziećmi. Co by siostra nam powiedziała? Well, I would say the title of the film, Conscience, In Good Conscience. And when we speak about teachings, we usually say teachings of the church. I want us to start thinking about the teachings of Jesus. And that's what Pope Francis is trying to get us to think about. He says, I'm not going to change any of these teachings of the church. He's only saying it's not important. What's the most important thing? The teachings of Jesus. So read, I encourage you to read scripture, to read the Gospels. What did Jesus say? Jesus said, if someone asks you for your coat, give them your coat, give them your cloak also. Over and over in the Gospels, we read about acts of healing, acts of mercy, acts of love. And this is what Pope Francis is talking about. And if I live my life and try to follow in the footsteps of Jesus and try to live love and live compassion and live mercy and live selflessly, you know, instead of what am I getting out of it? Then that's all we have to worry about. We don't have to worry about any teachings except the teachings of Jesus. And so I advocate that lesbian and gay Catholics claim their church. This is your church, just as it's my church and your church. And the church belongs to the people of God. And LGBT people have gifts to give the church, and hopefully the rest of us will recognize that. But the important thing is to live the gospel. Jeśli mogę dołączyć do tego głosu, to bardzo bliska jest mi ta myśl i nawet widzę bardzo istotną rolę wszystkich, nas wszystkich w Kościele w pewnym korygowaniu nawet hierarchów. Ta myśl o tym, że Jezus uczył zawsze za pomocą propozycji, zaproszeń i korygował swoich
uczniów. Ci uczniowie, najbliżsi Jezusa, to można powiedzieć hierarchowie, to ci, którzy są Jego ministrami, są jakby tymi, którzy poczuli się bardzo blisko i we władzy. I zobaczcie, jak oni się zachowywali. Kiedyś zwróciłem na to uwagę i nieraz to mówię również w Kościele. Apostołowie poczuli się bardzo silni, bardzo monopolistycznie, jakby zawłaszczając sobie tego Jezusa, mówiąc, że my wiemy najlepiej i my będziemy udzielać do Niego dostępu. I zobaczcie kilka sytuacji. Kobiety przychodzą z dziećmi do Jezusa, a apostołowie mówią, odejdźcie, nie przeszkadzajcie mistrzowi, on jest do wyższych rzeczy. Jakby, tak ja wkładam w usta bohaterów Ewangelii, coś czego nie mamy na piśmie, ale tak odczytujemy tę scenę. A Jezus ich koryguje i zobaczcie, w którą stronę ich koryguje. Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie. Koryguje stronę łagodności, stronę tego otwierania. Nie zabraniajcie, zapraszajcie. Siedzi Bartymeusz przy drodze do Jerycha, chlebiec, którego całym sensem życia jest odzyskać wzrok. I krzyczy głośno. A oni go uciszają znowu, ci ministrowie, mówią, cicho bądź, nie przeszkadzaj mistrzowi. A on ich znowu koryguje. Pozwólcie mu. Przecież to jest jego życie, to jest jego wołanie egzystencjalne. Kiedy Samarytanie ich nie przyjmują po drodze do Jerozolimy, z pielgrzymce z Galilei do świątyni, dwóch zawaleńców, minister spraw wewnętrznych i minister wojny mówią, spalmy tych Samarytan. Zrzućmy ogień na ich wioskę, na ich miasto. Jezus znowu koryguje w tę samą stronę. Bądźcie łagodni, jak ktoś nie jest z nami w tej chwili, to nie znaczy, że musimy go zniszczyć. I znaleźliśmy w Ewangelii bardzo wiele takich momentów. I myślę, że tu się uderzam we własne piersi jako i kapłan, i ja nie jestem hierarchą, no ale należę jakoś do tej załogi w sutannach. Jest pokusa, żeby zawłaszczać sobie, jest pokusa, żeby być najlepszym, najbliższym, zasłaniającym plecami, niedopuszczającym, bo tylko ja mam monopolii, ja wiem najlepiej. A ten Zacheusz na sykomorze, który wszedł wyżej i jednak też się upominał swój głos, dostrzeżony przez Jezusa, nie pytany jest w ogóle o to, czy żałuje, czy się nawraca, czy chce się nawracać. Najpierw jest przebaczenie, a potem ewentualnie oczekiwanie na to, co się dalej stanie. Więc ta korekta Jezusa zawsze idzie w stronę łagodności, w stronę wyrozumiałości, w stronę miłosierdzia i otwarcia. Wielu ludziom Kościoła hierarchicznego zdarza się pokusa zawłaszczania i zasłaniania Jezusa. Ja tu nazywam Katarzyna Remin, jestem jedną z osób, która tworzyła kampanię Przekażmy sobie znak pokoju. I to, co ksiądz teraz powiedział, muszę powiedzieć, że to było właściwie jeden z głównych naszych celów, to znaczy udzielenia głosu ludziom świeckim, którzy myślą właśnie w tym duchu, łagodności, otwierania. I chciałabym zapytać was oboje. Co zrobić, żeby ten głos musi świeckich, którzy w tym duchu chcą mówić, mógł być jeszcze silniej słyszany w Polsce? Robić takie akcje pewnie, rzeczywiście, to jest znak, który jest być może odbierany jako znak sprzeciwu, ale to jak siostra powiedziała, siać. I to jest też ewangeliczna zasada. Ja nie robię czegoś dlatego, że spodziewam się sukcesów i skutków i bezpośrednich konsekwencji typu dyplom, medal, awans, nagroda. Tylko robię coś dlatego, że wierzę, że to jest dobre. Że w zgodzie z moim sumieniem postępuję niezależnie od tego, co się z tym stanie. Czy ludzie to pochwalą, czy będzie aplauz społeczny, czy też spotkam się z hejtem. I jeśli Państwo jesteście głęboko przekonani o jakiejś racji, o jakimś miejscu, którego powinniśmy bronić, to róbmy to po prostu. Niedawno tu, w tym samym miejscu mieliśmy konferencję, debatę pod tytułem Czy polski Kościół jest powszechny? Zaprosiliśmy między innymi Niemca, żeby było międzynarodowo i z poglądem z innej strony.
z Niemiec, który kocha Polskę, dyrektor Filharmonii, artystyczny dyrektor, który niedawno na Filharmonii Gdańskiej, Kai Buman. I on, przynosząc swoje protestanckie, niemieckie widzenie rzeczy, powiedział dwie sprawy. W Polsce nie było reformacji, w związku z tym Kościół katolicki jakby nie ma konkurencji. Nawet to, że w jednej wiosce albo małym miasteczku w Niemczech oprócz kościoła katolickiego jest też kościół luterański, to choćby ten ksiądz jeden czy drugi zresztą był bardzo leniwy i bardzo mu się nie chciało, to sam fakt tego, że jest ten drugi, stwarza konkurencję, która go mobilizuje. I to jest już jeden z argumentów, że warto gdzieś tam zgłaszać swoje tezy, postulaty, czy być po prostu tym, kim się jest, głośno. A drugi to właśnie głośno. Mówił, że w Niemczech jest nie do pomyślenia tolerowanie przez świeckich katolików, przez ludzi Kościoła, wszystkich, którzy jesteśmy Kościołem, takich sytuacji, jakie nieraz się zdarzają w Polsce, gdzie wobec bardzo twardych stanowisk czy nadużyć nie ma reakcji. Bywa tak, no w Niemczech mamy przypadek w Limburgu, gdzie biskup zbudował sobie rezydencję za kilkanaście milionów euro, czy kilkadziesiąt nawet. Ludzie wyszli na ulicę, biskup został odwołany. To nie jest taka prosta sytuacja i nie jest to równanie zero-jedynkowe, że zawsze tak musi być. Ale to, tak jak siostra też mówi, my jesteśmy Kościołem, my powinniśmy zabierać głos w tych sprawach. I niezależnie od tego, czy pójdziemy do zakrystii po mszy i powiemy coś księdzu proboszczowi, który politykował na ambonie na przykład i nam się to bardzo nie podoba. Bardzo ważne, żeby pójść niezależnie od skutków, jakie czy nas wyrzuci, czy nie. To są bardzo ważne działania. To jest to sianie ziarna, które kiedyś zejdzie. I ja bardzo głęboko w to wierzę i tak powinniśmy robić. I would agree and emphasize what Father just said about speaking out. If you're an LGBT person and you go in your parish, can you say something to your pastor? Or if you've shared your LGBT self with your family, can your mother or your father go to the pastor and say, what can we do here in our parish for my gay son or my lesbian daughter? Or can we have a discussion? Can you call together some people in the parish to talk about this, because my son or my daughter needs support, and I'm Catholic and I want some support from my church community. I urge people in the United States, parents and LGBT people, write to your bishop, tell your story. Just tell them how you feel. Tell them how when you first felt lesbian or gay or bisexual or transgender, what did you experience from the church? Did you feel isolation? Did you feel support? Whatever it is, tell your story to your pastor, to your bishop, and even to your nuns. Elżbieta Jachlewska, feministka, protestująca, bojująca. Jak ją słyszałam, jak siostra mówiła, że zakonnice protestowały, to serce mi urosło i tak sobie myślałam, jak ja bym chciała doczekać takiego momentu, kiedy kobiety świeckie z zakonnicami pójdą ramię w ramię, protestując i walcząc o nasze prawa, i zastanawiam się, że u sióstr w waszym zgromadzeniu było możliwy taki protest. W Polsce wydaje mi się, że to jest kompletnie w ogóle nierealne i mam nadzieję, że ta zaraza od was tutaj przyjdzie. Czy siostry wygnane to otworzą w Polsce swój oddział? No, the sisters of my sisters of Loreto are an American congregation. We do have sisters in Africa, but not in Poland yet. But we'll think about it. I should say, in the United States, sisters have marched hand in hand with feminist women
particularly when we're talking about the Equal Rights Amendment, which unfortunately didn't pass the Congress, but feminist women who were not nuns and nuns marched together and continued to march together for women's rights and women's issues. Ja jestem członkinią Dolorado, jestem również członkinią Wiary i Tęczy i mam takie pytanie i do siostry, i do księdza. Jak często do księdza, czy w ogóle spotkaliście się z osobami, które były tak wkurzone na Kościół katolicki, że sobie poszły? I czy próbowaliście ich zatrzymać? A jeśli tak, to w jaki sposób i dlaczego? There are probably more angry LGBT people I've met. But I have met some very angry LGBT people who no longer go to church. I am sad about that for the church, because the church has lost their talent and their grace. But I firmly believe that every person is a spiritual person, and every person needs spiritual nourishment. And for many LGBT people, they have not been nourished in the Catholic Church. And so I advise, go wherever you can find your spiritual nourishment. I'm sad if it's not in my church. I wish it would be. I mean, and I would do anything to make that be. But the most important thing is our relationship with God that has to be nourished. And wherever we find that nourishment, that's good and holy. Owszem, tak, spotkałem i spotykam. I myślę, że będę spotykał jeszcze ludzi wkurzonych na Kościół w znaczeniu najczęściej na hierarchię. W Polsce chyba, i przynajmniej w moim przypadku, jest to najczęściej z powodów politycznych. To znaczy z powodu tego, że Kościół się albo angażuje politycznie, albo utożsamia z jedną partią. Kościół w znaczeniu konkretny hierarcha czy duchowny. I to ludzi drażni. Jest fala apostazji, które są sformalizowane. Teraz już jest trochę łatwiej pewnie. Nie zdarzyło mi się zatrzymywać na siłę w znaczeniu takim, że zostań wbrew sobie. Natomiast zawsze staram się tłumaczyć, że konkretny hierarcha czy konkretna parafia to nie cały Kościół. I istnieje bardzo wiele oblicz Kościoła i młodzież to ma swoje na to powiedzenie, jak jest w piątek wieczorem clubbing, to się teraz robi również churching. I to jest historia, w której szukamy, tak jak siostra mówi, miejsca, gdzie jest moja ojczyzna duchowa. Ona może być również w Kościele katolickim, myślę sobie. W dużym mieście na pewno nie ma problemu ze znalezieniem przynajmniej dwóch, trzech takich świątyń, takich wspólnot, gdzie nie będzie politykierstwa z ambony, czy gdzie nie będzie języka odrzucenia. I to jest pytanie o dobrą wolę, o to, czy ja się po pierwszym razie zniechęcam, czy po siódmym razie się obrażam, czy też jednak uparcie szukam i jeśli czuję tę więź z Bogiem czy z Jezusem, to ja się uprę i znajdę takie miejsce, takie środowisko, w którym ta więź będzie dokarmiana. Na tych rekolekcjach z Wiarą i Tęczą był młody człowiek, który był tak wkurzony na Kościół, że ledwo się przemógł, żeby koło mnie usiąść na posiłku, ale usiadł i powyrzucał mi trochę z siebie i domu to się zrobiło. I on jest jakby poza Kościołem, pewnie tak się definiował, ale myślę, że nie jest poza Jezusem, że ten głód Boga, ta jego od dzieciństwa pewnie pielęgnowana więź z Jezusem z Nazaretu. Widziałem, że była silniejsza niż jego złość i rozgniewanie, bo jednak do czarnego się przyszedł i znaczy ja nie utożsamiam się z Panem Jezusem, ale porozmawiał ze mną tak, jakbym ja był jego ambasadorem co najmniej. I to jakoś trochę pomogło. Tak myślę. You, what,
this discussion reminds me of Pope Francis. A lot of things remind me of Pope Francis. I love Pope Francis. Now, I don't think he's perfect, but it reminds me about a woman in either Brazil or Argentina, I forget where, but a woman called up Pope Francis. You know, he loves to take telephone calls and he calls people back. So he, in the telephone call, she said to him that the priest, her parish priest, won't give her communion because she is living with a divorced man, and you know, it's an irregular situation. And Pope Francis said, "Well, just go to another parish, go to another priest." And so this parish hopping until you find a pastor, really a shepherd, who will walk with you and accompany you, I think will. I mean, I think a lot of anger would be lessened if we would just feel free enough to shop around and find a spiritual home, someplace where we feel comfortable. Ja jestem mamą takiej osoby i spotkałam się z dużym bólem, szczególnie w takich rodzinach, gdzie rodzice są bardzo mocno wierzący, z bólem braku akceptacji dla swojego własnego dziecka, ponieważ rodzic jest w konflikcie z tym, co otrzymał od kościoła, tak? I nie potrafię sobie z tym poradzić. Mam pytanie w związku z tym do siostry, jak siostra radzi sobie z takim problemem, jeśli taki spotyka w kościele w Ameryce. A do księdza też taka prośba z kolei, jak pomóc takim rodzicom, ponieważ cierpią i oni, i dzieci w Polsce. Akceptacja dla dzieci ze strony rodziców jest problemem. Rodzice często się z nim borykają bardzo samotnie, bez wsparcia osoby duchowej w kościele. Jak pomóc rodzicom, by akceptowali swoje własne dzieci, kierując się tą miłością, którą powinni spotkać w kościele? Well, in the United States, we have now, thank God, many Catholic parents who have LGBT children, and we have an organization called Fortunate Families. So now I would refer them to talk with other parents. 20 years ago, we did not have this organization, so I understand your pain. I've spoken with many, many parents. We gave retreats for parents who have LGBT children. And I remember the very first retreat, it was such a relief for them to meet other parents who have LGBT children. To me, it's important that parents talk with parents. So I don't know if you know any other parents who have LGBT children, but that would be the support that you need. I guess secondly, I would say, when we love someone and that person that we love suffers, we can't escape the suffering either. So if your child is LGBT, I'm sure they have had pain in their lives. So you're going to feel the pain. So, I mean, look at it as you are in solidarity with your child. I guess the third thing that's coming to my mind is about a bishop in the United States, Bishop Gumbleton, who has a gay brother, and he told his story publicly for the first time back in 1992 at one of our conferences. And he told the story to these hundreds of people listening, how his brother wrote a letter to the family, and the family, they're like 10 children, wrote a letter to all his brothers and sisters and his mother, and the bishop, that
the letter said, you know, I'm Dan and I'm a gay man and this is how I feel and I've been married but I can't live this life anymore and I'm now living in San Francisco and I have a partner. And the bishop found this very difficult. He couldn't deal with it. He said, for 2 years, I put that letter in my drawer and I didn't want to think about it. I didn't look at it. I thought to myself, what are people going to think of me? What are the other bishops going to say when they find out my brother's gay? Are the other bishops going to think I'm gay because my brother's gay? So he said, my homophobia was coming out. And he said, but after a couple years, he said, one Christmas Eve, his mother said to him, Tom, that's the name of the bishop, Bishop Thomas Gumbleton, she said, Tom, is Dan, the gay brother, is Dan going to go to hell? And Tom, after these years, said, no, Mom, you love Dan. And I love Dan, and God loves Dan too. God loves Dan more than we do. Dan is not going to hell, of course not. And that was such a relief for his mother. But she kept that in her heart for 2 years. And it took her 2 years to talk to her son, who was the bishop, about this. So she felt the pain of her child. So that's what I would say. We are in solidarity with the pain of those we love. But to ease that pain, we need to find support systems. And support systems are with other parents who have LGBT children and perhaps other members of your family or your friends if they know they may be supportive, but you have to have a support system. I to jest sytuacja na pewno bardzo, bardzo bolesna, trudna i konfliktowa wewnętrznie dla rodziców. Ja spotkałem takich rodziców, ale nigdy nie przyszli sami do mnie. Ja wiedziałem o sytuacji i nieraz ja wychodziłem z inicjatywą rozmowy i oni byli oczywiście bardzo wdzięczni za to i od razu się otwierało serce i chęć ekspresji, podzielenia. I myślę, że to jest coś, co jest trochę też po Państwa stronie, że możliwość, znaczy w ogóle odwaga mówienia o tym i tego dzielenia się między sobą, rzeczywiście pewnie w środowisku jest tak, że można by się nawet próbować organizować, nie na zasadzie jakiegoś formalnego stowarzyszenia, ale nawet jakiegoś kręgu wsparcia, przyjaźni, podzielenia się doświadczeniami. To po jednej stronie, a z naszej strony, jeśli myślimy o duszpasterzach, o opiece ze strony Kościoła, czy otwarciu, to jest jakby odwołanie się znowu do Ewangelii, bezwarunkowa miłość. To jest coś, co nikogo nie powinno wykluczać, tylko dlatego, że jest jaki jest. Jeśli wyobrażamy sobie sytuację, że rodzice mają dwa wyjścia, jeśli są bardzo surowo, katolicko wychowani i przywiązani bardzo mocno do tej swojej tradycji, co jest dobre, słuszne, jeśli chodzi o wierność zasadom i przesłaniu Ewangelii, to mogą być w takiej pokusie, że albo powiemy swojemu dziecku, nie wiem, nawrócisz się, zerwiesz z tym i wtedy droga do domu otwarta, albo, sorry, jeśli się nie nawrócisz, nie zerwiesz, to nie jesteś członkiem naszej rodziny. To drugie, to też w ogóle takie postawienie sprawy jest na pewno niewłaściwe. Ja też dam przykład analogii, ale bardzo dalekiej i nieadekwatnej. Miałem ileś tam doświadczeń ze względu na to, że jestem religioznawcą, z dzieciakami, z młodzieżą uzależnionymi od sekt. Mówię, to jest kompletnie nieadekwatne, ale mechanizm jest podobny. To była sytuacja, w której zawsze rodzicom doradzałem i prosiłem o to. Nie stawiajcie waszych dzieci w takiej sytuacji, w sytuacji
konieczności wyboru między zerwaniem z sektą, a pozostaniem z nami w domu, bo w ten sposób po prostu ich popychacie w drugą stronę. Ich wyrzucacie od siebie i to jest coś, co nie jest bezwarunkową miłością. Mówię, to nie jest adekwatne, ale mechanizm trzeba by przemyśleć i zdecydowanie wybierać tę ewangeliczną, bezwarunkową miłość, która daje zawsze szansę, daje otwarcie, czy też jakiś rodzaj tego, że w naszych głowach coś się przestawia, coś umiemy zaakceptować, mimo tego, że wydawało nam się to nieakceptowalne. Strasznie mi jest smutno, jeśli słyszę o tym, że rodzice jakoś sobie już z tym dawali radę, jakoś się już pogodzili, dalej kochając to swoje dziecko, przezwyciężywszy wielki kryzys, a pod wpływem, nie wiem, kazania, czy rozmowy z księdzem, czy spowiedzi, te złe emocje wracają i te złe emocje każą im zamykać drzwi, które przedtem już były otwarte. Bardzo to jest smutne. Jak projekt jest tym sobą prowadzony? Chciałbym zapytać odnośnie co do filmu, do tego podsumowania siostry z 2015 roku. Siostra mówiła o tym temat, że w niektórych krajach już są zalegalizowane związki pomiędzy osobami homoseksualnymi. Niezależnie od tego, jakby coś, czy ktoś jest za, czy przeciwny, chciałem zapytać, jak siostra na to patrzy, czy to jakiegokolwiek znaczenie dla moralności, czy chodzi o jakąś akceptację społeczną tych ludzi. A drugie pytanie, siostra również mówiła o tym, że autorytet Kościoła w kwestiach seksualności był zerowy. To znaczy, wynikało to z siostry jakichś doświadczeń, czy też z historii Kościoła? First of all, when we talk about same-sex marriage, we have to be clear, we have to make a distinction. Same-sex marriage in the civil arena, so when lesbian and gay people are now getting married in every state in the United States, it's legal. That's the legality. But then there's the question of same-sex marriage in the church, the sacramental marriage. Well, we're not there yet in the church. But do I think we should be there? Yes, I do, and I think we will get there. But again, I won't be around. You won't be around. The sacraments of the church should be open to everyone, regardless of gender or sexual orientation. If we believe that that the sacraments are there to bring us to God, then the sacraments should be open for everyone. But I forget the other part of your question. What was it in the movie that sparked your question about sexual? Is it a moral issue? Yes. In the movie, I said that the church leaders, I don't mean the, well, I think that the church hierarchy should not make any pronouncements on sexuality, because their credibility is null and void. But why I think there should be no pronouncements about sexuality coming from church authorities at this time is because we need to rethink our whole theology of sexuality. Not our theology of homosexuality. We need to rethink
our theology of sexuality. There's a good book, unfortunately, in English, written by a bishop in Australia called Confronting Power and Sex in the Catholic Church. And he is saying we need to confront power and sex. And by confronting, he means we need a discussion. We need to talk about power in the church. We need to talk about sexuality in the church. And very briefly, I would just say that the traditional approach to the morality of sexuality, the Vatican approach, has rested upon the goodness or the badness of actions. Whereas modern current theologians, Catholic theologians, Catholic moral theologians, are taking the approach that the goodness or the evil, the badness of one's actions really rest on relationships. And so there's that debate going on. Can you look at the acts in isolation, or do you have to look at the acts in the context of a relationship? But I don't think the hierarchy should make any pronouncements. I don't think we should change the teaching of the church on sexuality right now. I think we need discussion, a public discussion. We really need a synod. We need a synod of the people to listen to people's views. And some bishops in the United States have called diocesan synods, and they're asking the people, what do you think? What's been your experience? Not only in sexuality, but other issues. What's your experience? And the leaders need to listen to the experience of the people of the church, and only after listening and debating and talking and theologizing and reflecting, only then should we come up with some kind of pronouncements. But that would take a long, long time. We have to engage first in that basic need to listen to people's experience. Jeśli mogę, to dodam, że chyba papież Franciszek właśnie taką metodę zaczyna stosować. Przecież była ankieta. I to jest bardzo dobre podejście do budowania tego, co się nazywa wspólnotą Kościoła, tak? Że posłuchajmy siebie nawzajem. Ta ankieta ma ogromny sens, ale tak jak siostra mówi, jestem przekonany, że to są bardzo długotrwałe i powolne procesy. I są sprawy, z którymi pewnie można dyskutować, bo są tylko porządkowe. Ale cóż by mi dzisiaj przyszło dyskutować z Watykanem na temat celibatu na przykład? To ja mogę sobie myśleć, że byłoby może lepiej zostawić młodym ludziom wybór. Ale takie prawo dzisiaj obowiązuje, mogę wyrażać swoje opinie na ten temat. Osobiście już nie jestem tym zainteresowany, ale historia, w której to jest tylko porządek, tylko przepis, jest właśnie otwartą dyskusją, stwarza pole do dyskusji, a jednocześnie zaprasza do akceptacji tego porządku, jaki jest. Ja mam trochę inne zdanie niż siostra na temat tego, czy sakrament małżeństwa będzie możliwy dla par homoseksualnych. Tak samo jak i o kapłaństwie kobiet. To są sprawy, które w jakiś sposób są mocno określone, zdefiniowane i powtarzane przez kolejnych papieży. I owszem, debata jest potrzebna, rozmowa jest ważna, ale myślę, że w tym względzie zmiany nie będzie, bo musiałoby to być zdefiniowanie, nie tylko zredefiniowanie, nie tylko pewnych zewnętrznych przepisów porządkowych, ale rzeczywiście doktryny Kościoła, samego jądra doktryny Kościoła. No ale mimo wszystko Kościół jakoś sobie poradził z teorią ewolucji, więc... Ja nie widzę, nigdy nie widziałem, ani nie myślę, że istnieje realny problem pomiędzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem, jeśli to może dziennikarze albo
ludzie, którzy szukają za wszelką cenę sensacji, widzą ten problem. Najprostszym postawieniem sprawy jest to, że jeśli Bóg stworzył świat z niczego, to mógł stworzyć materię inteligentną i pewnie tak zrobił, która w sobie miała potencjał ewolucji, która w sobie miała kod genetyczny ewolucji. Tu nie ma żadnego zderzenia, moim zdaniem, zderzenia tych dwóch pozycji. Oczywiście można postawić tę sprawę tak radykalnie, biegunowo, że wtedy będzie trudno rozmawiać czy pogodzić te sprawy, ale to tak jak w ogóle jest konflikt nauki i wiary. To są dwa różne języki, dwa różne oglądy świata i dwie różne optyki, które nie mogą się ze sobą zderzyć jak dwa tiry na autostradzie, bo one podróżują po różnych poziomach, one są na różnych autostradach, nie zderzających się ze sobą autostradach. Metodologicznie jest to dosyć proste do uzasadnienia. Ja tu chętnie bym jeszcze wrzuciła swoje trzy grosze o Galileuszu i innych kwestiach, ale nie będę już ciągnąć tej dyskusji. Myślę, że była owocna nasza dyskusja. Ja jestem bardzo zadowolona. Oczywiście mam jeszcze wiele pytań, ale już później. Bardzo dziękuję Państwu i bardzo dziękuję naszym gościom. I would like to have a commercial. My commercial is that my organization, New Ways Ministry, publishes a newsletter. Unfortunately, it's in English, but I brought lots of copies of the newsletter, so if anyone would like a copy, I would be happy to give you one. And the issue that I brought shows a group of LGBT people at the Vatican getting VIP treatment. I wrote to Pope Francis last year when I was taking 50 LGBT people and their families to Rome on a pilgrimage, and I got a letter back from his secretary saying there would be special seats for us. So we were right up on stage right next to the Pope. And I think this was a welcome not only for our pilgrims, but it was a welcome for all LGBT people. So that's what I brought to show you, if you would like a copy. Sister, I would like to have one copy. Bardzo dziękuję też Kasi Galin, z Dobra Miejskiego Kogo Chodzą, która jest z nami, i naszej tłumaczce.